Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Tematem tej konferencji będzie przebudowa dróg powiatowych i udziału miasta w finansowaniu tych inwestycji. Gospodarzami dzisiejszego spotkania są pan prezydent Janusz Kwierut i zastępca prezydenta pan Andrzej Bojarski. A teraz prosiłabym pana prezydenta o przedstawienie informacji. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Ten piękny dzień. Spotykamy się tutaj, zaprosiliśmy Państwa, by przedstawić stanowisko władz miasta w kwestii finansowania dróg powiatowych, zaangażowania i argumenty, jakie też przemawiają za tym, żeby właśnie podejmować określone decyzje. Nie chciałbym, żeby naszym rzecznikiem przy informacji o naszym stanowisku przedstawiał ktoś inny, w tym przypadku pan starosta, który ostatnimi czasy dość często to robi, więc dlatego zaprosiliśmy Państwa tutaj dzisiaj, by przedstawić stanowisko miasta w zakresie dofinansowania dróg powiatowych. Za nami ulica Orłowskiego. Ulica Orłowskiego jest to droga powiatowa. Jedyne zadanie w tym roku tak naprawdę w budżecie powiatu oświęcimskiego do realizacji. W założeniach budżetowych jest ona ujęta w kwocie 1 250 000 zł. Z tego 1 000 000 zł to są środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego i po 125 tysięcy zarówno ze środków Starostwa Powiatowego, jak i też z budżetu miasta. My tą kwotę 125 tysięcy zł mamy zabezpieczone i oczywiście tą kwotę przeznaczymy na realizację tego zadania. Zadanie, które miało być zrealizowane w tym roku, tak naprawdę już zostało w 2015 roku ujęte w ramach z głównych zapisów Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego i doskonale wszyscy beneficjenci wiedzą, w których latach będą realizować poszczególne zadania i jak się do tego mają przygotować. No i mamy taką sytuację, że kolejny raz, bo to już drugi rok z rzędu, władze powiatu oświęcimskiego przystępują do inwestycji bardzo późno. Zarówno projekt, jak i stosowne pozwolenia zostały uzyskane w lipcu, natomiast przetarg, który ostatecznie został otwarty 11 września, został ogłoszony w miesiącu sierpniu. Podobnie, tak jak powiedziałem, mieliśmy sytuację w tamtym roku z ulicą Dąbrowskiego, gdzie władze powiatu też w ostatnim okresie ogłosiły te decyzje. No, naszym zdaniem, i my robimy to tak w mieście, że takie decyzje są podejmowane znacznie wcześniej. Staramy się przygotowywać tutaj projekt i stosowne pozwolenia rok wcześniej, tak żeby w tym okresie wiosennym ogłaszać przetargi. Wtedy te przetargi to są najkorzystniejsze, jest tych firm stosunkowo dużo. W przypadku miasta Oświęcim realizujemy już zadania OSP-owskie, taka jakim jest właśnie przebudowa ulicy Garbarskiej, czy też przebudowa ulicy Wysokie Brzegi. Tu mamy taką sytuację, że jesteśmy dopiero, władze powiatu są dopiero przy otwarciu ofert. Jest 20 września. Także do końca roku naprawdę niewiele. W ramach tego zadania, tak jak powiedziałem, została zabezpieczona kwota 1 000 000 zł wcześniej, ale też to, co chcemy tutaj zwrócić uwagę, mianowicie w okresie czerwca władze gminy Chełmek podjęły decyzję o uwolnieniu kwoty 2 milionów zł, gdyż pozyskały środki z innej puli, ze środków unijnych, uwolniły kwotę 2 milionów złotych ze Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego i te środki zostały przekazane jakby pozostałym beneficjentom do zagospodarowania. Myśmy ubiegali się o dofinansowanie ulicy Garbarskiej i Krętej i takie środki zostały nam zwiększone o kwotę 420 tysięcy złotych. Kolejną pozycją, która była właśnie w tym aneksie, to jest kwota 1 410 000, która została przekazana decyzją władz powiatu na gminę wiejską Święcim na ulicę Spacerową. A tylko 170 tysięcy zostało przekazane na ulicę Orłowskiego. Więc powiem szczerze, było to dla nas dość duże zaskoczenie, że tak dużą kwotę przekazano na gminę Oświęcim, a tak małą, bo prawie dziesięciokrotnie mniejszą, przekazano na miasto Oświęcim. Była to decyzja właśnie władz powiatu, zarządu powiatu. Szanowni Państwo, no, jeżeli chodzi o kwestię tutaj ogólną dotyczącą finansowania inwestycji powiatowych przez władze miasta, staramy się to czynić już od wielu lat i finansujemy różnego rodzaju drogi, które są właśnie w zarządzie powiatu.
choć powiem szczerze, że nie ma żadnego obowiązku po stronie władz miasta czy mieszkańców, bo tak naprawdę władze miasta reprezentują wszystkich mieszkańców Oświęcimia, o dofinansowaniu zadań powiatowych, dlatego że powiat ma dochody własne, które otrzymuje z różnego rodzaju podatków i wpływów, ma też i subwencje, i to zadaniem powiatu jest zabezpieczenie środków na realizację zadań powiatowych. To tylko dobra wola samorządów jest taka, żeby właśnie dofinansowywać zadania inwestycyjne. I to staraliśmy się i staramy się robić od wielu lat. W ciągu tej kadencji, czyli w roku 2015-2018, bo oczywiście wybory były końcem 2014 roku, więc tego jak gdyby nie liczymy, to jest kwota na inwestycje prawie 3,5 miliona złotych. Przekazaliśmy z budżetu miasta Oświęcim na zadania powiatowe, które tak naprawdę powinny zostać sfinansowane ze środków powiatu oświęcimskiego. Otrzymaliśmy tylko kwotę chyba 174 tysięcy na ulicę tutaj obecnie Ceglaną, wtedy zadanie nazywało się przedłużenie ulicy Batorego. Czyli ten wkład miasta Oświęcim w zadania powiatowe, inwestycyjne jest bardzo duży. Oczywiście te zadania też, które były wcześniej realizowane, zawsze były w jakiejś części dofinansowane. No dzisiaj mamy taką sytuację, że władze powiatu stawiają nas tak naprawdę pod ścianą, oczekując od miasta Oświęcim dofinansowania w wysokości 435 tysięcy. Tak jak powiedziałem, jest koniec roku, wiele firm jest zaangażowanych w różnego rodzaju przedsięwzięcia. No i naszym zdaniem to z jednej strony zaniedbania, a z drugiej strony też nieudolność władz powiatu oświęcimskiego powodują, że właśnie te kwoty są tak duże i że też istnieje ryzyko realizacji tej inwestycji, utraty środków w ramach oświęcimskiego strategicznego programu rządowego, gdyż ta inwestycja jest dofinansowana w wysokości 1 170 000 teraz do SPL. Nie wiemy wszyscy, jaka będzie pogoda, czy będzie zima już od listopada, czy będzie podobnie jak w tamtym roku, dopiero w grudniu, więc naprawdę zarząd powiatu podejmuje ogromne ryzyko, realizując właśnie w ten sposób inwestycje. Tak jak powiedziałem wcześniej, my to robimy zupełnie inaczej. Przewidujemy takie zadania znacznie wcześniej, przygotowujemy się do nich znacznie wcześniej. Więc to jest obszar inwestycji, które Państwu chciałem przedstawić. Natomiast poproszę Pana Prezydenta Bojarskiego też o przedstawienie informacji dotyczącego zaangażowania miasta Oświęcim w finansowanie bieżące dróg powiatowych, które realizuje miasto Oświęcim. Panie Prezydencie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To, co Pan Prezydent powiedział, inwestycje to jedno i to rzeczywiście te kwoty są znaczące, ale myślę, że na utrzymanie bieżące też te kwoty są wysokie. I tutaj miasto od kilku lat przejmuje zarząd zwykły od powiatu na wniosek miasta, mając na uwadze to, że ten standard na terenie miasta chcemy, aby był zdecydowanie wyższy niż w innych miastach powiatu oświęcimskiego. Jak Państwo wiecie, ten zarząd zwykły to są takie zadania jak remonty cząstkowe, oznakowanie pionowe i poziome, utrzymanie zieleni, w tym wycinka i przecinka drzew, ale również oczyszczanie miasta i utrzymanie zimowe miasta. W przeciągu tych ostatnich 4 lat do tego zadania, czyli do zarządu zwykłego, miasto dołożyło kwotę 1 483 000 zł. To jest znacząca kwota, która została przeznaczona na to, aby nasze miasto wyglądało czysto, aby trawniki były wykoszone, aby nie było, przede wszystkim, aby nie było dziur w tych drogach, które nie zostały wyremontowane i aby było czytelne i dobre oznakowanie pionowe i poziome. I oczywiście tutaj mamy jeszcze tą jedną niewiadomą, zależną od warunków pogodowych, czyli zimowe utrzymanie.
planie, ale myślę, że nikt sobie nie wyobraża, żeby miasto nie było, te drogi również powiatowe nie były utrzymywane na czarno i abyśmy my wszyscy kierowcy i nie tylko, również piesi, jeździli, chodzili po drogach nieodśnieżonych i takich, na których jest bardzo ślisko. Na to też zwracamy bardzo dużą uwagę. Oczywiście ja już tutaj pomijam bardzo istotny aspekt tych kosztów administracyjnych, które nie są wliczone. Tą pracę przecież ktoś musi wykonać, te przetargi ktoś musi ogłosić, musi również sprawdzać wykonywanie tych prac. Także jest cały szereg procedur, które my realizujemy, natomiast odciąża to władze powiatu. I tutaj czasami spotykamy się z sytuacjami takimi, które dla nas są, powiem szczerze, niezrozumiałe. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce kilka miesięcy temu. W marcu tego roku zwróciliśmy się do zarządu powiatu z prośbą o dofinansowanie w kwocie bodajże 10 650 zł do oznakowania poziomego, uznając, że to jest bardzo ważny element poprawy bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie miasta. Całe zadanie miało kosztować tam 21 tysięcy z małym kawałkiem. Podzieliliśmy tą kwotę na pół i wystąpiliśmy o tą połówkę, czyli o te 10 650 zł. I niestety otrzymaliśmy decyzję odmowną. My ze swojej strony zabezpieczyliśmy te pieniądze i zwiększyliśmy pomoc rzeczową dla powiatu. W miesiącu czerwcu powtórnie poinformowaliśmy powiat, że z naszej strony, ze strony miasta Oświęcim takie pieniądze zostały przeznaczone i w stosownych dokumentach zostały zapisane. Z prośbą oczywiście o podpisanie z drugiej strony, czyli ze strony zarządu powiatu. To było bodajże 28 czerwca i do dnia dzisiejszego oczywiście tych pieniędzy brakujących nie otrzymaliśmy. Do dnia dzisiejszego również nie otrzymaliśmy w tej materii żadnej informacji pisemnej. Oczywiście w tym piśmie też poinformowaliśmy zarząd powiatu, że w związku z taką sytuacją to malowanie wykonamy tylko na części dróg powiatowych i to nie będzie zabezpieczało w 100% tego poziomu, który chcielibyśmy osiągnąć. Także, szanowni państwo, tutaj z naszej strony, ze strony miasta Oświęcim, te działania są konkretne. Jak państwo widzicie, nasze miasto w tym zakresie jest dobrze utrzymane i myślę, że nie tylko my jako władze miasta cieszymy się z tego, ale również myślę, że powiat też ma satysfakcję, ale przede wszystkim satysfakcję mają nasi mieszkańcy, bo te sygnały, które otrzymujemy od mieszkańców, dowodzą, że ta akceptacja tego wysokiego standardu utrzymania zieleni, oczyszczania miasta na terenie całego miasta jest akceptowalna i przyjmowana z zadowoleniem. I to dotyczy również dróg powiatowych, których na terenie miasta jest około 30 kilometrów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie prezydencie, czy zechce pan jeszcze zabrać głos? Ja może tylko jedno zdanie, że władze miasta oczekują od zarządu powiatu, że zabezpieczy brakującą kwotę 870 tysięcy złotych na zadanie, jaką jest przebudowa ulicy Orłowskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy macie państwo pytania? Panie prezydencie, czy wcześniej też dochodziło do takich sytuacji jak ta, o której pan dzisiaj opowiada? Mówię o latach poprzednich. Znaczy, taki pierwszy przypadek mieliśmy rok temu przy ulicy Dąbrowskiego, gdzie miasto zabezpieczyło kwotę prawie 700 tysięcy złotych na realizację zadania, właśnie przebudowa ulicy Dąbrowskiego, ale w wyniku też opieszałości tutaj władz powiatu. Został ogłoszony przetarg dopiero w drugiej połowie roku. Jak wszyscy pamiętamy, wykonawca wszedł na inwestycję bodajże dopiero w październiku, ale tylko dlatego zrealizował to zadanie, że była dobra pogoda. Dzisiaj nie mamy gwarancji, że będzie taka dobra pogoda,
mogą być różne warunki atmosferyczne, więc jest to duże ryzyko, które władze powiatu podejmują, gdyż tak jak powiedziałem, 1 170 000 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego są to środki z budżetu państwa. Jeżeli one nie zostaną wykorzystane, czyli zadanie nie zostanie tutaj zrealizowane, to te pieniądze przepadają, one nie przechodzą na rok następny. Dlatego mówię, że zarząd podjął bardzo duże ryzyko wykorzystania tych pieniędzy. I tak reasumując, no, to mamy drugą sytuację, taką rok po roku i to dla nas jest zaskakujące, bo można, czyli raz w roku można jak gdyby przyjąć, że z różnych powodów tutaj ktoś, jak gdyby, no, czy to formalnych, czy to też jak gdyby braku zaangażowania wystąpiła taka sytuacja, ale w rok oczekiwaliśmy, że tutaj władze powiatu jakieś wnioski wyciągną w związku z realizacją ulicy Dąbrowskiego, a jak widać wniosków nie wyciągnęli. Ja tutaj pozwólcie Państwo, że dopowiem jedną rzecz. Oczywiście Pan Prezydent to powiedział, natomiast ja chciałbym wyraźnie powiedzieć. Dla tego typu inwestycji my przygotowujemy projekty rok wcześniej. Czyli w tym roku przygotowujemy projekty dla inwestycji, które będziemy, OSP-owskich, które będziemy realizować w roku przyszłym. I cóż tutaj więcej dodać? Tylko tyle, że każdy z nas po doświadczeniach roku ubiegłego wiedział, jaka jest sytuacja dzisiaj na rynku wykonawczym. Dzisiaj wiemy więcej, bo mamy doświadczenie z roku ubiegłego. My w pierwszych miesiącach tego roku mieliśmy ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi również na drogi objęte OSPR-em. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania? To raczej nie, już myślę, że wszystko zostało powiedziane. To w takim razie to mogę też mikrofon prosić, bo ja nie chciałbym krzyczeć, jak Pan Prezydent mówi do mikrofonu. Proszę bardzo. Panie Prezydencie, ja mam takie pytanie, przepraszam, nie jestem zaznajomiony dokładnie w tematykę konferencji, ale ona została zwołana w trybie dość nagłym. Z mojej informacji wynika, że otrzymał Pan bodajże w czerwcu pismo od starosty oświęcimskiego Zbigniewa Starca dotyczące tego, żeby dołożyć kilkadziesiąt złotych bodajże do tej właśnie inwestycji i czy jest prawdą, że Pan odmówił? Znaczy, szanowni Państwo, ja rozumiem, że to była konsekwencja też tego aneksu, który był podpisany bodajże 7 czerwca. O tych środkach mówiłem, związanych z uwolnieniem przez gminę Chełmek kwoty 2 milionów złotych i przekazania przez władzę starostwa powiatowego kwoty 1 410 000 na gminę wiejską Oświęcim, a tylko 170 000 na miasto Oświęcim. I to też było dla nas bulwersujące, że pan starosta i władze powiatu przekazują na rzecz innej gminy, czyli gminy wiejskie, okej, tu mają do tego prawo, tak ogromną kwotę, a tylko 170 000 przekazują na miasto Oświęcim. I zakładaliśmy już wtedy, że chyba starosta był świadomy, co czyni i tak małą kwotę przekazał, zakładając, że pewno pozostałą kwotę sfinansuje sam. I dlatego też nasza odpowiedź była taka, że podobnie jak teraz, że mamy wiele zadań inwestycyjnych, które realizujemy w przestrzeni miasta. Ponadto zabezpieczyliśmy dodatkową wkład własny do ulicy Garbarskiej, gdyż otrzymaliśmy w ramach aneksu 420 000 złotych i zabezpieczyliśmy ponad 300 000 środków własnych właśnie na ulicę Garbarską. Więc oczekiwaliśmy, że starostwo uczyni to samo, bo podkreślam, to nie jest żaden obowiązek, że samorządy dokładają do władz powiatowych. Władze powiatowe mają środki własne i subwencje i ich obowiązkiem, zgodnie z ustawą o samorządzie, jest realizacja zadań na drogach powiatowych. Jeżeli poszczególne samorządy mają taką możliwość, to dofinansowują. Jeżeli mają inne zadania, w naszym przypadku mamy naprawdę szereg zadań, nie tylko drogowych, ale w przypadku drogowych to jest kilkanaście milionów złotych, które przeznaczamy w tym roku na różnego rodzaju drogi, ulicę Kucucińskiego, ulicę Świętej Barbary, ulicę 11 listopada, Wysokie Brzegi, Garbarska, ulica Kręta, ulica Norwida. Myślę, że tutaj jesteśmy jakby dowodem na to, że inwestujemy i przeznaczamy te pieniądze. Nie mamy jakichś rezerw, które byśmy nagle mogli przekazać tutaj starostwu, więc oczekujemy, tak jak powiedziałem, że starostwo zabezpieczy z własnego budżetu środki na realizację ulicy Orłowskiej.
Czy mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, podjęty został temat ulicy Dąbrowskiego. O ile dobrze liczę, do tej inwestycji powiat dołożył z własnego budżetu kwotę około 2 milionów złotych. To są te pieniądze, które miały charakter nadzwyczajny, nieprzewidywany pierwotnie w kosztorysie. Czy z tych 2 milionów złotych pokrytych, wyłożonych przez powiat oświęcimski, miasto zwróciło bratniemu samorządowi jakąś część środków? Szanowni Państwo, nie chcę się powtarzać. Samorząd powiatowy ma za zadanie, zgodnie z ustawą o samorządzie, realizację inwestycji na drogach powiatowych. Dobrą wolą samorządów jest to, żeby dofinansować. Jeżeli nie mają takiej możliwości, to obowiązkiem władz powiatu jest zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne. Niestety, jak powiedziałem, nam nikt tych środków nie daje. Powiat w ciągu tych 4 lat dofinansował nam 170 tysięcy, a myśmy zrealizowali dróg za kwotę pewno 30-40 milionów złotych w tej kadencji. Więc też nie oczekuje tutaj pan starosta, że miasto będzie dokładało do każdej inwestycji. A wracając do ulicy Dąbrowskiego, miasto Oświęcim dokładnie dofinansowało tę inwestycję w kwocie 791 tysięcy, czyli to jest też niebagatelna kwota, którą mieszkańcy Oświęcimia sfinansowali właśnie zadania powiatowe. Dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękujemy bardzo Państwu. To w takim razie bardzo Państwu dziękujemy za zaproszenie, za przyjęcie zaproszenia. Dziękujemy. Do widzenia.